Wiesz co, że wernisaże są zawsze w piątek w Moksirze na 18. Ale kto chce, to zawsze przyjdzie. Dajcie czas. Myślę, magiczna godzina 17, więc pewnie będziemy mogli zacząć. Bardzo serdecznie Państwa witamy w progach naszej książnicy. Jest nam niezmiernie miło i to wielki zaszczyt gościć w naszych skromnych progach pana Kamila. Pan Kamil Szyjka, podróżnik, miłośnik fotografii, lotnictwa, na co dzień urzędnik administracyjny, ale człowiek o wielokim spektrum zainteresowań. Myślę, że będzie czas, żeby też sam nam o wielu rzeczach opowiedział. Był nagrodzony w wielu konkursach fotograficznych, dużo podróżuje po świecie, gdzie jego główną dewizją jest liczy się nie droga, a cel. Liczy się droga, nie cel. A cel, droga, a nie cel. I myślę, że pewnie o wielu swoich jeszcze pasjach i zainteresowaniach będzie nam tutaj mógł dzisiaj powiedzieć. Gościmy go dzisiaj w progach naszej biblioteki z tematem w przestworzach, czyli o ciekawostkach ze świata lotnictwa, samolotów i o tej pasji, ja uważam, chyba niespełnionego pilota. Bo jak Kamil coś mówi, to myślę sobie, że jestem w samolocie i zaraz będziemy startować. Bo ma taki dar mówienia chyba pilot samolotów pasażerskich, więc myślę, że też będzie chwila, żeby nam coś o tym opowiedzieć, więc bardzo miło, jeszcze raz Cię Kamilu witamy i myślę, że nas wszystkich zabierzesz taką podniebną podróż w przestworza. Tak, bardzo serdecznie dziękuję tutaj za przedstawienie. Myślę, że dużo pięknych słów zostało powiedzianych. Ja to dzisiejsze wystąpienie przygotowałem takie, starałem się, żeby było to w miarę specjalistyczne, ponieważ to, co interesowało mnie zawsze w lotnictwie, kiedy byłem młodszy, no to starałem się zawrzeć w tej prezentacji, która jest dość długa, ja będę się starał jak najwięcej skracać i tak dalej. Muszę szczerze przyznać, że bardzo się cieszę z wizyty tutaj pana Tadeusza. No wspaniała osobistość, Piotr tak samo, ponieważ no, pan Tadeusz daleka. Proszę przedstawić się. To jest właśnie, nazywam się Tadeusz Brudalka, pochodzę z Bukowna, obecnie mieszkam w Chełmie Śląskim. To niedaleko. Witamy. Fotografem zajmuję się już, proszę Państwa, 50 lat. Bo skończyłem 60, od 10 lat fotografuję. Cyfrową fotografię zacząłem 12 lat temu, przerzuciłem się z analogowej na cyfrową. Samoloty praktycznie też już robię od 70 któregoś roku, ale wtedy po prostu nie dało się robić, bo wszędzie WSW czy inni zabierali sprzęt, straszyli. Nie wolno było fotografować, bardzo głupie to było, no ale były takie czasy. Od powiedzmy 12 lat, kiedy kupiłem sprzęt cyfrowy, długie obiektywy, też właśnie się zajmuję, moją pasją jest właśnie też fotografia lotnicza przede wszystkim. I dzięki temu, że dużo jest właśnie takich pasjonatów fotografii lotniczej, to poznałem Kamila i wielu innych ludzi, tych właśnie, którzy mówią na nich spoterzy, czy fotografowie lotniczy. Naprawdę wspaniała grupa. Wszyscy się znamy, jeździmy na różne pokazy i tak dalej, robimy zdjęcia, wymieniamy się doświadczeniami. Ja przez pewien okres czasu, tak jak tu właśnie się ubrałem z kresem, pracowałem dla takiego portalu lotniczego Lotnicza Polska. Tutaj robiłem różne relacje z południowej Polski, zamieszczałem je. No niestety właściciel zlikwidował portal, nie zostało już nic. Kompletnie, nawet nie ma nic w internecie, jedynie jeszcze na Facebooku jakieś tam szczątkowe rzeczy są. No to tyle o sobie, ale nie będę tutaj, prawda, robił konkurencji Kamilowi, ponieważ to jest jego miejsce. Niech on powie. Właśnie specjalnie wspomniałem o Tadeuszu i o Piotrze, bo też Piotra też tutaj wymieniłem, ponieważ
No czuję taką presję, bo są to wielcy specjaliści, jeśli chodzi o lotnictwie. Bardzo dobrze życzę. Tak, ja czuję ogromną presję. Także jeżeli tutaj będę popełniał jakieś błędy, to po prostu proszę mi upominać. Tak jak powiedziałem, będę starał się o tym powiedzieć, co zawsze mnie interesowało w lotnictwie, frapowało. Gdzie często ludzie zadają takie pytania, będę starał się na nie odpowiedzieć. Myślę, że żeby zacząć od początku, to trzeba oczywiście wiedzieć, że od zarania dziejów ludzie chcieli być oczywiście jak ptaki. O tych wzmiankach, o latających ludziach pojawiały się już przed naszą erą w różnych badaniach, chociażby chińskich, indyjskich, a także przede wszystkim one pochodzą z tego Bliskiego Wschodu. Jak Państwo myślą, o kim była najsłynniejsza historia, jeżeli chodzi o latanie? Ika. Brawo, świetnie. Jaka była historia? Tutaj krótko przytaczam właśnie historię Ikara i Dedala. Oczywiście Ikara i Dedal byli uwięzieni przez króla Minosa na Krecie, chcieli się z tego uwolnić, nie mieli jak. I pomysłowy Dedal wymyślił coś takiego, że stworzy z piór przylepionych woskiem, stworzy takie skrzydła, które poniosą go gdzieś daleko i będą mogli się uwolnić. Ikar tak bardzo zachwycił się tym lataniem, że letał bardzo, bardzo wysoko i niestety te skrzydła się stopiły i Ikar spadł z marki. Oczywiście, jak to chciałbym. Jednym z najsłynniejszych takich osób na świecie był oczywiście Leonardo. Wiedzą Państwo, jakim Leonardzie mowa? Nie wiedzą Państwo? Wiemy. No stupa. Witam. Proszę, jak mi miło, po prostu skąd ludzie przyjeżdżają. Teraz akurat przed Łukasz, to jest mój kolega z grupy spłaterskiej. Łukasz Stawia. Tak. Łukasz Stawia, dokładnie. Leonardo da Vinci, człowiek, tak? Który jako pierwszy otworzył człowieka, stworzył także słynną Monę Lizę, ale wiele osób nie wie, że był pierwszym człowiekiem, który już myślał w XV wieku o tym, jak stworzyć maszynę latającą. To są jego pierwsze pomysłowe rysunki, jeżeli chodzi o latanie. XV wiek, ale mimo wszystko musiałbym mieć bardzo wiele czasu, aby ten pierwszy lot się odbył. Oczywiście, kiedy myślimy o tym, o lataniu, to każdy myśli o kim? O nazwisku? Jakim? Rok 1903, bardzo znane nazwisko z Ameryki. Pierwszy lot samolotem to bracia Wright. Dokładnie tak. Ale za taki pierwszy lot nieswobodny uważany jest rok 1317, nie 1317 roku został stworzony pierwszy spadochron, ale musiało minąć bardzo wiele lat, kiedy pierwszy taki lot na spadochronie został wykonany. Było to w roku 1783, kiedy Francuz Sebastian Lenormand skakał z drzewa. No i do Francuzów. Francuzi byli pierwszymi takimi pionierami, jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju kwestie związane lotnicze. Wiele rzeki w wodzie musiało upłynąć, a raczej wody w rzece musiało upłynąć, aby coś więcej się zaczęło pojawiać. Musieliśmy czekać do wieku XIX, kiedy bracia Montgolfier, trudne nazwisko, stworzyli pierwszy projekt balona, raczej wzięli udział w pierwszych takich próbach lotu balonu. W 1783 napełnili wielki balon z papieru gorącym powietrzem. I od tego czasu można powiedzieć, że ta era balonowa zaczęła się rozrastać. Były to oczywiście bardzo drogi sport, uważany za coś ekskluzywnego. I właśnie w tym momencie wydawało się, że to właśnie balony będą środkiem transportu wykorzystywanym w powietrze, aż właśnie do wspomnianych, słynnych, jeszcze może nie braci Wright, ale zaraz do nich dojdziemy. Oczywiście pierwszym prawdziwym lotnikiem uważany jest Niemiec, za pierwszego prawdziwego lotnika uważany jest Niemiec Otto Lilienthal, albo Otto von Lilienthal, który pod koniec XIX wieku po raz pierwszy, jako pierwszy człowiek odbył lot szybowcem. Niestety ta jego pasja kosztowała go życie, ponieważ zginął w 1896. Trochę lat musiało minąć, kiedy odbył się pierwszy lot samolotem silnikowym. Czyli bracia, o których już była mowa, czyli Orville i Wilbur Wright, w grudniu 1903 roku po raz pierwszy dokonali tego przelotu samolotu. 40-metrowy ten lot dwupłatowca był przełomowy, jeżeli chodzi o ten całe przedsięwzięcie.
Kolejnym takim bardzo ważnym krokiem, który odbył się niecałe 6 lat później, był przelot nad słynnym kanałem La Manche o długości 41 km. Na właśnie takim samolocie, który tutaj zaprezentowałem na zdjęciu. I uwaga, i to był w ogóle samolot, który nie został stworzony tylko i wyłącznie po to, żeby przelecieć ten kanał La Manche i już wylądować na śmietniku historii, ale on później został jako pierwszy produkowany na szeroką skalę i wszedł do cywilnego użytku. No i co oczywiście, jak to w życiu bywa, kiedy idzie wojna, to w tym momencie mocarstwa zbroją się, dwoją się i stroją, aby wyprzedzić swojego rywala w tych wszystkich... Co się łączyło? Jakiś alarm? W tych wszystkich nowinkach technologicznych. I tak samo było, jeżeli chodzi o lotnictwo. Druga wojna światowa, znaczy zaczęło się oczywiście od pierwszej wojny światowej, która nadawała to rozwojowi lotnictwa. Oczywiście w tym czasie modne były te konstrukcje, które stworzyli bracia Wright. I taka właśnie była tendencja do tworzenia samolotów. Skończyła się wojna, zaczęła się produkcja samolotów, które były jeszcze bardziej wytrzymałe i pozwalały na dużo więcej. Mówiąc o lotnictwie, oczywiście nie możemy mówić tylko i wyłącznie o samolotach, ale na szybowcach i tak dalej, ponieważ nigdy nie wolno zapomnieć o tym, że loty w kosmos także są elementem lotnictwa. Dlatego jest napisane sky is the limit, no, czyli po prostu no, niebo nie jest granicą. Można oczywiście pokonać go i dlatego pierwszy taki lot, który odbył się poza granicę naszego wyobrażenia, można powiedzieć, odbył się właśnie 4 października 1957 roku. To było wystrzelenie przez Związek Radziecki satelity, sztucznego oczywiście satelity Ziemi, czyli Sputnika 1. No oczywiście tutaj, jeżeli chodzi o te loty w kosmos, była ogromna rywalizacja pomiędzy Ameryką a Związkiem Radzieckim. No, teoretycznie Związek Radziecki wygrywał tę wojnę. Oni wysłali pierwszy statek w kosmos i tak samo pierwszego człowieka w kosmos. Był to oczywiście Juri Gagarin 12 kwietnia 1961 roku. Tak wyglądał Gagarin, a tak wyglądała kapsuła, kapsuła lądownika, w której on się znajdował. Tutaj wymieniłem parę najważniejszych dat w historii lotnictwa. Myślę, że nie będę o tym zbyt długo gadał. Przede wszystkim no, najważniejsze lato, no to lato II wojny światowej, kiedy doszło do jednej z najważniejszych bitew lotniczych na świecie w roku 1940. W sierpniu, nie pamiętam dokładnie, w 1940 chodzi oczywiście o bitwę o Anglię, w której nasi lotnicy zasłynęli piękną walką. Może ktoś z Państwa czytał Dywizją 303. Piękna książka, która opowiada o bohaterstwie naszych lotników. Jedną z takich oczywiście przełomowych wydarzeń w tym lotnictwie, takim szeroko pojętym, jest oczywiście lądowanie pierwszego człowieka na Księżycu, którym był Armstrong. To było jedno z najważniejszych wydarzeń, które towarzyszyło temu lotnictwu. A pierwszy Polak, który? Hermaszewski. Obecnie będzie szeregowy. Tak, szeregowy. Są takie pomysły. Już? I tak dochodzimy do czasu współczesnego. Jak dzielimy samoloty? Tutaj przygotowałem taką ogólny podział ze względu na różne kategorie. Możemy je na przykład podzielić ze względu na to, czym są zasilane, na przykład jednosilnikowe, wielosilnikowe, dwusilnikowe, trójsilnikowe, czterosilnikowe. Najwięcej samolot ma silników 6. A 8 ma mechanizm. No tak. Okay. Jak policzyć te podwójne? No właśnie. Właśnie się zawsze zastanawiałem nad B-52. Czy to są po dwa silniki, czy to jest jeden silnik tak skonstruowany? No może się dokładnie powie na ten temat. Po dwa, czyli 8. No to dobrze. Ale... Czyli można. Okay. Po dwa, czyli ok, zmieniam zdanie, jednak nie 6, 8. Maksymalnie 8. Oczywiście można byłoby więcej zamontować, tylko jest to totalnie nieopłacalne. Liczba płatów oczywiście, jednopłatowe, dwupłatowe, trójpłatowe,
umocowanie kadłuba, dolną płatę, średnią płatę, górną płatę, które nie są teraz dość, znaczy no górną płatę, no to jest na przykład górną płatę, prawda? Liczby kadłubów, jednokadłubowe, dwukadłubowe, a nawet bezkadłubowe, ale są to bardzo rzadko spotykane, teraz bardziej w fazie takich nowinek technologicznych. Rodzaje podwozia, które mają podwozie stałe, chowane, no i oczywiście przeznaczenia. Przeznaczeń jest bardzo dużo, od cywilnych, towarowych, przewożących jakichś VIP-ów, po samoloty, które pobijają różnego rodzaju rekordy, samoloty sportowe i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego samolot lata? Jak Państwo myślą? Jest takie jedno bardzo ważne pytanie. Nie wiem, nie chcę tutaj wchodzić za bardzo w Państwa życie osobiste, ale pewnie niektórzy z Państwa mają wnuki, mają dzieci i tak dalej, i tak dalej. Jest często takie, dlaczego Ty to robisz? Jest takie pytanie. I oni odpowiadają, co? Bo mogę. No i dlaczego samolot lata? No bo może, prawda? I to jest bardzo łatwe wytłumaczenie. Dlaczego samolot lata? I mamy elegancki opis tego, dlaczego samolot lata. Tutaj działa magia, tutaj działa powietrze. Tutaj działa bardzo ważna magia i tutaj działa powietrze. Proste? No proste. Magia połączona z powietrzem daje takie możliwości. A tak naprawdę tą magią jest fizyka. I teraz na tych kolejnych slajdach będę się starał w jak najprostszy sposób wytłumaczyć, jak to się dzieje. Dlaczego samolot lata? No najprostsza odpowiedź jest taka, ponieważ ta siła nośna przewyższa siłę grawitacji. Tak jak my chodzimy. Jeżeli chcemy chodzić, to w tym momencie także musimy w pewien sposób pokonać siłę grawitacji. Jest inna kwestia, że oczywiście tam, gdzie tej grawitacji nie ma, no to jest utrudniona ta sprawa latania, ale do tego jeszcze wrócimy. Oczywiście tutaj bardzo ważny jest profil skrzydła. Kiedyś złożyłem taki samolot, w sumie nie tak dawno, w zeszłym roku. Znaczy to też pokazuje, jakim jestem modelarzem, proszę zobaczyć. Mój samolot zawsze jest gotowy do startu, ponieważ by nie potrafiłem obciążyć na nim. Tak to w formie takiego żartu. Bardzo ważne, kluczowe jest to, że jak patrzymy na samolot, to wydaje nam się, że te skrzydła są proste, prawda? Jest to oczywiście błąd, ponieważ w rzeczywistości dolne skrzydło jest proste, a górne jest zakrzywione. Dlaczego tak? Z tego powodu, kiedy nasz samolot zderza się z powietrzem, a raczej do powietrza opływającego, ma różne drogi do pokonania. Ono jest jedno, prawda? Czyli mamy tą samą wartość powietrza, która musi w różny sposób pokonać to skrzydło. Pokonując skrzydło od góry, musi to zrobić z większą prędkością niż na dole, prawda? Ponieważ ma większą drogę do pokonania. Jest to okrąglone, większa powierzchnia. I z tego powodu dochodzi do tak zwanej różnicy ciśnień. Powietrze u góry, oczywiście dzięki temu, że ono musi poruszać się szybciej i będzie bardziej rozszerzone. Ta różnica ciśnień sprawia, że to skrzydło nam się unosi i tworzy się tak zwana powierzchnia nośna. Oczywiście jest to takie bardzo uproszczone i ciśnienie to nie jest jedyna rzecz, która determinuje o tym, że ten samolot lata. To nie jest, tak jak tutaj jest napisane, to nie jest wystarczające, aby wytłumaczyć dlaczego tak się dzieje. Bo co jeszcze ważne, gdyby nawet ten samolot miał tak dobrze zaprofilowane skrzydła i tutaj byłyby one płaskie, to samolot by nam się nie zbił w powietrze. Nie ma takiej opcji. Tutaj dużą rolę oczywiście odgrywają jego powierzchnie nośne i powierzchnie związane ze sterowaniem. Dobrze mówię na razie, Łukasz, wszystko? Dobrze. Jeszcze zapomniałem Łukasza przedstawić. Łukasz też jest specjalistą lotnictwa, także muszę się pilnować. I takie poruszające się... Tutaj mamy właśnie profil takiego samolotu, który z tyłu ma tak zwane stateczniki pionowe. I kiedy samolot osiągnie już odpowiednią prędkość, pilot ciągnie wolant do siebie, sprawiając, że te stateczniki z tyłu one się podnoszą, zmieniając profil, kierunek tego powietrza, które działa na tutaj na ten statecznik, sprawiając, że po prostu nasz samolot przekazuje powietrze w dół i odlatuje. No w sumie prosta. Dodatkowo oczywiście każdy samolot ma tutaj z tyłu tak zwane klapy, które sprawiają, że ta powierzchnia nośna skrzydła
Ona jest, staje się większa, przez co... Wysuwają się. Proszę? Jeszcze raz? Wysuwają się też. Dokładnie tak. Przez to, to samo, on przy, nawet przy mniejszej prędkości może się zbić, to powietrze jest jeszcze bardziej kierowane w dół. Jeżeli chodzi o tą naukową teorię, to ja może rozdam tutaj Państwu po trzy kartki. Gdzieby sklejać? Gdzieby sklejać modele? Każdy ma mieć trzy? Każdy ma mieć trzy, tak? Tak, tak, bo później będę chciał Państwu powiedzieć o jednym z elementów. Jeszcze. Tak, to są pytania. Czy wszyscy już z Państwa mają? Nie. Jeszcze nie. Braknie Pan. Nie. Tak, nic nie braknie. Dzięki, tu jest. Tu, a? Będzie można w świecie życia wobec nim. Oczywiście są to, jak Państwo się domyślają, są to mapy lotnicze. Tu jeszcze dwa kolejne. Czy już wszyscy mają? Ile jest po Polsce? No. Ile tu jeszcze dwa kolejne. Nie ma? Ile to jest teraz? Ojojoj. Nie, spokojnie. Tak? A proszę. Jeszcze? Ktoś nie ma? Tuż wszyscy, tutaj wszyscy. Jeszcze pani nie ma. Pani? Która pani? Tak? A właśnie. Dziękuję bardzo. Czy ktoś będzie wyszła? Dlaczego Państwo rozdają te karty? Ponieważ no, fajnie jest jak tak w trakcie jednego wystąpienia, gadania, żeby troszkę poćwiczyć. Dlaczego służą kartki? Kartki służą do najprostszego ćwiczenia związanego z tym, o którym powiedziałem. Czyli bierzemy taką kartkę i dmuchamy ją od góry. I? Pytamy za koniec. Aha. Za koniec. Ćwiczenie. I dmuchamy od góry. Nie od dołu, bo od dołu jest bardzo oczywiste, prawda? Ale unosi. Mocno. I się unosi, tak? O. W tym momencie widzimy, że kartka się unosi. Tak. Dlaczego? Ponieważ ma większą drogę do pokonania. To ciśnienie się zmienia. I na tej samej zasadzie. Wytworzyła się od dołu powierzchnia nośna, która sprawia, że... Wyobraźmy sobie teraz, że skrzydło samolotu to jest właśnie taka. Kiedy dopływa je powietrze, ono po prostu automatycznie się unosi. No to jest magia tak naprawdę, o której uczyliśmy się w szkole. Tutaj ta kwestia jest wyjaśniona jest bardziej z punktu widzenia fizyka. Myślę, że mogę to ominąć, ponieważ naukowego bełkotu jest bardzo dużo, ale warto to wiedzieć. Czyli żeby samolot się unosił, to najprostsza rzecz na świecie. No, musi zostać pokonana siła ciężkości. Tutaj jest mowa o nachyleniu skrzydeł, ciśnieniu, o którym już mówiłem wcześniej. Także ominiemy to. No i najprostszy rysunek z fizyki, który prezentuje jak te siły się rozpadają. Siła ciężkości musi zostać pokonana na tyle skutecznie, aby oczywiście oraz siła opory musi zostać na tyle pokonana, żeby mógł się samolot znosić. I ostatnie już właśnie taki naukowy, czyli kwestia ustawienia tych powierzchni sterowych, to co mówiłem wcześniej. Samolot posiada ich kilka.
Są to oczywiście sterowniki na końcach skrzydeł, na końcu statecznika poziomego i na końcu statecznika pneumatycznego. I pilot, odpowiednio wychylając te elementy sterowania samolotu, sprawia, że on po prostu skręca, leci tam, gdzie każe. Jak na razie proste, jakieś pytania? Nie mam. Przynudzam bardzo? Nie. Ciekawe rzecz. Którędy do Radomia? No bo tak, jeżeli jedziemy samochodem, no to mamy drogę, prawda? Widzimy, że jest droga, widzimy, że jest zakręt, wiemy dokładnie, gdzie skręcić, a jak nie wiemy, to jedziemy przed siebie i nic nam się nie stanie. Jak jest z samolotami? No wyobraźmy sobie, że jesteśmy na wysokości 10 km nad ziemią. No i skąd taki pilot ma wiedzieć, gdzie ma lecieć? No nie wychyli się, no znaków też nie ma. I dlatego ktoś mądry, kto tworzył podstawy lotnictwa, wymyślił dwa sposoby nawigacji lotniczej. Takie dwa podstawowe sposoby. Czyli na oko, loty z widocznością oraz zgodnie z instrumentami. Może zacznijmy od tej kwestii związanej z widocznością na oko. To co prawda przeszedłem do slajdu drugiego, ale mówmy sobie, na czym polega lot z widocznością. Tak jak jedziemy samochodem, widzimy znane, charakterystyczne dla nas punkty. Większość z Państwa pewnie ma samochód i wie, że na przykład, kiedy mijam bibliotekę publiczną FEMP-u i skręcę w prawo, to dojadę do lodów. No tak? No tak. Albo jeżeli pojadę prosto, to dojadę po lewej stronie, będę miał szkołę, a po prawej stronie kościół. Są to takie punkty orientacyjne? No są. I podobnie jest w lotnictwie. Kiedy samolot porusza się przy dobrej widoczności i na dość niskim pułapie, może po prostu kierować się na znane punkty, które są często oczywiście oznaczone na mapie i są takim dla niego wyznacznikiem. Czyli na przykład do takich punktów, już takich dość poważnych, możemy zaliczyć w Warszawie, dajmy na to Pałac Kultury, może być na przykład jakieś boisko i tak dalej, i tak dalej. Czyli po prostu taki pilot musi dość dobrze obserwować to, co go otacza pod nim i na podstawie różnych współrzędnych w stosunku do tego punktu wyznacza sobie miejsce swojego położenia. Oczywiście tutaj w takim lotnictwie sterowanie za pomocą GPS-a. Ostatnio rozmawiałem z takim kolegą, który jest pilotem lata właśnie na małych dystansach. Mówi, że są takie specjalne GPS-y, którymi oni się posługują, ale to nie w takim lotnictwie cywilnym dalekobieżnym. Może Łukasz coś wiesz na ten temat, że się pozmieniało. Tutaj patrzę na Łukasza, bo Łukasz to jest naprawdę wielki ekspert, jeżeli chodzi o lotnictwo, tylko on taki jest skromny. Ale jest lotnikiem, czy tylko pilotem? Pilotem jest? Nie, podrażam. I drugi sposób nawigacji jest to nawigacja za pomocą instrumentów. O tyle jest ona lepsza, dokładniejsza, że można ją stosować nie tylko na niskich wysokościach, ale także na tych bardzo, bardzo wysokich. I rozróżniamy tutaj trzy sposoby nawigacji. Nawigacja według wektorów. Z fizyki wiemy, czym jest wektor. Jest to, można najkrócej powiedzieć, pewnego rodzaju linia. Nawigacja na pomocy radionawigacyjne i nawigacja według fixus z użyciem FMC. Co to jest? Wytłumaczę później. Zacznijmy od tego, że nawigacja według wektorów. Ja może tutaj skorzystam z tego czarta. A więc tak. Czym jest Ziemia? Jaki kształt ma Ziemia? Kuli. Można w najprostszy sposób ująć, że jest to kula, oczywiście o kształcie eliptycznym. No ale dajmy na to, jest to kula. Jeżeli myślimy o kierunkach Ziemi, to jak myślimy? Wschód-zachód. Tylko że w lotnictwie takie określenia północ, południe, wschód, zachód byłyby za mało dokładne. Wiadomo, że my możemy powiedzieć północny wschód, północny zachód i tak dalej, i tak dalej. Ale dalej jest to niedokładne. Po raz kolejny ktoś bardzo mądry
podzielił ten okrąg, załóżmy, że jest to okrąg, prawda? Że Ziemia jest dokładnie okrągła. Czyli ile ma stopni? 360. 360, zgadza się. I ktoś bardzo mądry podzielił tą naszą kulę ziemską na takie kąty. Jak tutaj widać, mamy tutaj taki wskaźnik kursu, który pokazuje nam, w jaką stronę lecimy. Jeżeli taki pilot na przykład, tu jest inny przykład, bo tutaj są znaczniki N, N, S, W, czyli północ, południe, zachód, wschód. Tutaj dokładnie wiemy, ale proszę zobaczyć, są takie cyferki 4, 6, 12, 15, widzą to Państwo. Czyli mamy podzielony ten nasz świat, tą naszą Ziemię, na stopnie. W tym momencie taki pilot wie, że na przykład jeżeli jego kurs, czyli ten wektor, wynosi 30 stopni, to on wie, że leci na północny wschód. O, z racji tego północ to jest 0, wschód to jest 90, południe 180, tam gdzie zimno. Zachód 270. I tak dzieląc na takie fragmenty tą naszą Ziemię, możemy dzięki temu bardziej precyzyjnie wiedzieć dokładnie, gdzie lecimy. O teraz właśnie to jest dokładnie dużo bardziej precyzyjne, że często w perspektywie dłuższej nawet jeden stopień robi znaczną różnicę. Prawda? I dzięki temu na przykład taki pilot lecąc wie, że na przykład znajdując się przy Pałacu Kultury, to jest Pałac Kultury, tu mamy lotnisko, on wie, że na przykład, bo mu wskaźnik pokazuje, że na przykład 30 mil musi lecieć kursem 32, dajmy na to, wymyślam. I później na przykład po tych 30 milach skręcić na przykład na kurs 40. Proste? Proste. Bardzo proste. Drugi sposób tej nawigacji według instrumentów, to jest za pomocą radionawigacji. Kto z Państwa słucha radio? Wszyscy. Elegancko, bardzo fajnie. Ja pracowałem kiedyś w radiu, cieszę się. Znaczy no teraz już nie pracuję, to nie ma się co cieszyć, bo to nie moje pieniądze. Ale nie ma co zazdrościć, niech chłopaki se z radia zarobią. I tak samo ktoś ponownie bardzo mądry, ponieważ jak ja to uważam, jeżeli ktoś wymyśla takie nowinki technologiczne, to musi być bardzo mądry. Naprawdę musi być bardzo mądry. Sami Państwo, niech sobie Państwo pomyślą, czy pierwsi lotnicy to nie byli wariaci. Niech Państwo sobie pomyślą. Siedzi chłop, myśli sobie tak, a będę latał. No to kurka, w dzisiejszych czasach pewnie pomyślelibyśmy, no wariat, gdyby nie było lotnictwa, prawda? A oni mówią, nie, będziemy jak taki, będziemy sobie latać. No świat należy jednak do wariatów. Trzeba przyjąć. Okej, odszedłem od tematu, bo miałem to powiedzieć na samym początku. Ale w lotnictwie istnieje coś takiego, że są takie, chciałem powiedzieć radiostacje, które działają dosłownie tak samo jak nasze radio. Jest taka radiostacja, która na przykład, no powiedzmy jest w Jabłonce i ona wysyła jakiś sygnał, powiedzmy na przykład 111 300 Hz. I pilot lecąc, to jest samolot, powiedzmy, no dobra, to nie jest samolot, król. Czy to się zmazuje? Tak jest. Będzie obciach, proszę nie robić z nim, bo będzie obciach, że nie wiem, samolot. Samolot. Kurka, ula, pokłamałaś mnie. Nie, zmazuje się, zmazuje. O, to się nie zmazuje. A się samolot. Zmazywało. Nie, spoko. Pisa. Dobra, już zmazuje się. Powiedzmy, że to jest... Już, dam radę. Pięknie, ja wam dowaliłem z tym topicą. Nie, dobrze. Nie, do tego to są. To nie są tablicy, tak? Do tablicy. Na papierze. Gdzie ma na pewno? Białe. Nie ma. Albo białe pisaki. Białe pisaki czarne. To nie mamy, takie mamy. A nie ma tych kartek? Mam. No, to w międzyczasie się powiem. Ponieważ tutaj zasada działania tych radiostacji jest właśnie taka sama jak w radiu. Czyli dorysuję może do tego. Powiedzmy, że to jest ta radiostacja, która wydaje jakiś sygnał. Jak wiadomo, sygnał rozchodzi się w każdym kierunku. Chyba, że mamy tą radiostację NDB, ale to już nie będę wchodził w szczegóły. Sygnał wydaje w każdym kierunku. I taki samolot ma na swoim pokładzie pewne urządzenie, które odbiera ten sygnał. My mamy takie urządzenie, powiedzmy w skrócie, jak się nazywa?
No radio. Też odbieramy sygnał. I wiemy, że te fale rozchodzą się w każdym punkcie, w każdym miejscu. Czyli dookoła tej radiostacji możemy ten punkt wyłapać. I taki samolot wie, ponieważ ma na swoim pokładzie odpowiednie mądre urządzenia, że na przykład ustawiając ten sygnał, samolot mu pokazuje, że do tej radiostacji na przykład zostało mu 30 minut. I leci tak sobie ten samolot do tej radiostacji. I dzięki tym, także tym ciekawostkom, które tutaj rozdałem, może sobie taką drogę ułożyć z tych takich radiostacji, które są ułożone po kolei. Tak. Jak to jest? Zostanie na to pomysł. Oczywiście. Zostaną na to pomysł moje. Są ci będzie. Tutaj są Państwo z RSTK-u, także możemy jak Państwo przyjąć. W rysunku samolotu to na pewno. O, tutaj właśnie to jest opisane, że na przykład jak chcemy słuchać radia, to ustawiamy sobie na odpowiednią częstotliwość nasz odbiornik. No i tak samo jest na takiej zasadzie. Czyli na przykład mamy, powiedzmy tutaj jest lotnisko i tu jest tak, tu jest i tak dalej. To jest mega uproszczenie. I tu leci sobie samolot. No na przykład wie, ponieważ tu odbiera sygnał tej radiolatarni i on wie, że na przykład bo mu pokazuje mu urządzenie, że go naprowadza do tej radiolatarni. Ja na przykład wie, że w tym momencie się zbliża do tej radiolatarni, zmniejszając mu się dystans. Pokazuje mu urządzenie, że zmniejsza się ten dystans. Jak będzie nad nią, będzie zero. I w tym momencie zacznie się oddalać. I będzie wiedział, że na przykład przekraczając tą radiolatarnię, musi skręcić do tej radiolatarni, przestawiając tą częstotliwość. I później od tej radiolatarni wie na przykład, że musi kierować się takim, a takim kursem. No i tutaj wyjaśniłem to, co już powiedziałem. Jest tak wygląda na przykład jedna z radiolatarni. Taką podobną chyba mamy w Krakowie. Dobrze myślę? Nie jest na opisie. Ale to jest NDB czy Ford? Albo DIVOR chyba. No i ostatnia rzecz, o której FMC, czyli Flight Management System, jest to taki komputer, który robi to dla nas wszystko. Ponieważ w tamtej poprzedniej formie nawigacji my musimy sobie za każdym razem przestawiać te częstotliwości. Tutaj jest troszkę inaczej. Tutaj wprowadzamy wszystko do komputera i on nam wszystkim steruje. Dodatkowo ten Flight Management System, który w różnych samolotach jest różnie nazywany, ale przyjęło się tak od Boeinga taka nazwa. On potrafi sterować nie tylko tymi naszymi kierunkami, ale tak samo dobierać nam wysokość, prędkość itd. itd. Taka w ogóle ciekawostki dwie. Nieraz tak się mówi, że samoloty są takie bardzo, bardzo nowoczesne. To jest przykład, tak wygląda Boeing 737. To jest akurat wersja 800. Są różne wersje. 100, 200, 400, na przykład 500, 600. Wciąż są na przykład w użytku samoloty w wersji 400. I mam takiego kolegę, o którym już żeśmy rozmawiali wcześniej. Opowiadał, jak to się nam nieraz wydaje, że samoloty są takie w pełni nowoczesne. Proszę się przyznać, kto z Państwa korzysta z dyskietek? No, już raczej chyba nikt. Takie dyskietki bardzo małe, które dawno wyszły z użytku. Właśnie opowiadał, że to jest śmieszne, że latał nie tak dawno jeszcze samolotem, który był aktualizowany właśnie za pomocą takiej dyskietki, czy czwartej. Druga sprawa, wydaje nam się, że to jest takie wszystko bardzo nowoczesne. Oczywiście jest, ale właśnie akurat na przykład w tym samolocie bardzo popularnych linii, bardzo, bardzo popularnych linii lotniczych czarterowych, było coś takiego, że na przykład lecieli do jakiegoś lotniska, mieli pisane, dajmy na to Kraków, ale pogoda była zła i musieli lecieć do Warszawy. To jest przykład. Klepują w ten komputer Warszawy, a tym się okazuje, że nie ma tego lotniska w ogóle. Ale ma tam pluskie. Ale nie miał na dyskietce, musieli wszystko ręcznie przekrywać. I tak samo też opowiadał, bo fajnie by było, żeby tak wszystko działało. No jak tam komputer wolno działa, to się denerwujemy. On mówi tak, że wpisuje jakieś dane, zmienia trasę lotu, klikuje execute, znaczy czyli wykonaj, kliknął i czeka. I mówi tak, czeka minutę, a się wszystko przeliczy na nowo i tak dalej, i tak dalej. No takie śmieszne. Jak wygląda ten FMC? Proszę zobaczyć. Tutaj siedzą sobie piloci w kokpicie i mają takie panele. Tutaj potrafią wszystko wpisać, co potrzeba i tak dalej. Tak wygląda bodajże z
Boeinga 767 FMC, a tutaj ściągnąłem z gry, bo są też wirtualne latanie, żeby było więcej widać. Czyli mamy pełną klawiaturę, mamy klawiaturę numeryczną i tutaj różnego rodzaju przyciski, na przykład road, czyli pokazuje nam trasę, jaką nasz samolot będzie pokonywał, departure, czyli jak będzie odlatywał z danego lotniska, climbing, czyli w jaki sposób będzie się wznosił i tak dalej, i tak dalej. Jest słynny przycisk execute, tutaj ktoś nie nacisnął, także się świeci na zielono, bo jest niewykonany. I tutaj jest podane na przykład, to jest przykład trasy. Punkt, czyli ta radiolatarnia, dystans do niej, słabo widać, także Państwo tego pewnie nie widzą. No i tutaj na jakiej wysokości powinien znajdować się nasz samolot, przylatując nad danym punktem. Dobrze. Jak gadają piloty? No bo to też nie jest takie proste, ponieważ jak pilot chce wystartować, to nie dzwoni tam do wieży i mówi: Heniek, słuchaj, bo ja lecę do Radomia i ty byś mnie tam pokierował, nie? No tak raczej nie ma. Oczywiście proszę sobie wyobrazić, ja potem Państwu zaprezentuję mniej więcej, jak słychać taki głos lotniczy, ale trochę to jest trochę tak jak mówienie przez bibułkę. Tak jest niewyraźne, prawda? Jeżeli mówilibyśmy pełnymi zdaniami i tak dalej, to istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że coś źle zrozumiemy albo zostaniemy źle odebrani. I to jest bardzo, bardzo ważne i dlatego ktoś ponownie bardzo mądry, nie wiem, czy już o tym mówiłem, że w lotnictwie bardzo mądrzy ludzie coś wymyślają, tutaj też ponownie bardzo mądry, wprowadził takie bardzo skrótowe, czyli przekaz lotniczy powinien być jak najbardziej sprawny, spójny i dodatkowo no, jak najkrótszy, żeby przekazać jak najwięcej informacji w jak najkrótszym czasie. Proszę też pamiętać o tym, że jeżeli na przykład jest kilka samolotów w danym terenie, może się zdarzyć, że 10 osób zacznie się nagle odzywać. Nie wiem, kto z Państwa ma, jak to się mówi, CB radio w samochodzie. Albo, o, wiadomo, czyli jest tak, że na przykład 10 tysięcy osób naraz zaczyna mówić, że stoją nie i tak dalej, i tak dalej. Tak samo może być w lotnictwie. Dlatego ten przekaz powinien być jak najbardziej sprawny i jak mówi lotnictwo, nie odzywać się wtedy, kiedy to nie jest potrzebne. I tutaj jest przykład. Wszystkie liczebniki, na przykład nie mówimy 55, tylko 5,5. Prawda? I tutaj obowiązującym językiem jest oczywiście angielski. Czyli jest 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jak jest 9, bo tutaj widzę, że pani się uczą angielskiego. Jak jest 9 po angielsku? Jak? Nine. Tak? W lotnictwie nie używa się słowa nine. Jest niner. Dlatego, że można by, to mogłoby zostać źle zrozumiane jako na przykład po niemiecku nine. Nie. Dlatego ktoś mądry wprowadził, że jest, nie ma 9 jako nine, tylko jest niner. I tak samo nie ma A, B, C, D. Tylko jest rozwinięcie. Alfa, Bravo, Charlie, Delta, Echo, Foxtrot, Golf, Hotel, India, Juliet, Kilo, Lima, Mike, November, Oscar, Papa, Quebec, Romeo i tak dalej, aż do Zulu. Też, myślę, że po polsku też moglibyśmy to tak zrobić, prawda? Na przykład powiedzieć Andrzej, nie wiem, Klara, Eliza, Maja. Na przykład KR. Tak samo. No i tutaj zaprezentowałem taki przykład rozmowy pilota z wieżą kontroli ruchu. Tutaj jest akurat fragment, powiedzmy, że przywitania i poproszenia o zgodę na lot. Czyli good evening, Warsaw Delivery, Sierra Papa, Alfa Bravo Charlie, with Alfa Request, IFR Clearance to Gdańsk. Angielski nie jest najlepszy, ale myślę, że Państwo zrozumieją. Czyli pilot się wita. Dobry wieczór, Warszawa Delivery, Sierra Papa Alfa Bravo Charlie, czyli to jest podanie naszego takiego kodu, który mamy. Informacja Alfa, o tym będę jeszcze mówił. Proszę o zgodę na lot według instrumentów do Gdańska. No i tu na przykład odzywa się wieża kontrolery Sierra Papa Alfa Bravo Charlie, czyli tu dostanie się w Gdańsku i ja. Jest podana jakaś droga, odlot z pasa numer 29, oczeku i tak dalej, i tak dalej. I tak prowadzona jest konwersacja pomiędzy pilotami a wieżą. No podałem kolejny przykład, myślę, mało istotny, także lecimy dalej. Co jest bardzo ważne? Nota. Jest to taka depesza, która informuje nas o tym,
że coś się na przykład dzieje. Pewne nieraz małe szczegóły są bardzo ważne dla pilotów. Powiedzmy, że pilot jest przyzwyczajony do tego, że na danym lotnisku ma taki i taki rodzaj oświetlenia. Może się zdarzyć na przykład tak, że to oświetlenie będzie wyłączone i w tym momencie pilot może zostać wprowadzony w błąd. I dlatego wydaje się takie depesze, które mówią na przykład o rzeczach mniej ważnych w naszym rozumieniu, a ważnych dla pilota i bardzo ważnych. Przykład taki, nie tak dawno, bo jeszcze kilka lat temu, Katowice, lotnisko w Katowicach, Pyrzowicach budowało nową drogę startową. I to lotnisko miało wydane taką depeszę, że słuchajcie piloci, jest drugi pas, ale nie lądujcie na nim, bo on jeszcze nie bangla, jeszcze nie działa. Poczekajcie, wylądujecie później. I to właśnie było zawarte w takim notami. To jest bardzo ważna informacja dla pilotów. No i pilot z Lufthansa nie przeszedł do tamu i wylądował. Tak. Dokładnie tak. Nie, no tam był potem. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Ale na przykład jak było to słynne lądowanie kapitana Tadeusza Wrony, no to droga startowa była zamknięta i taki notam zawierał informację, że ta droga startowa jest zamknięta. I to jest przykład takiego trochę starego notamu, ale myślę, że jest on zrozumiały. Jak Państwo myślą, a niech Państwo tak spróbują chociażby jedną rzecz zgadnąć. Co może, któraś z tych rzeczy może oznaczać? Dzień, miesiąc, rok. Dzień, miesiąc, godzina. Rok. Super, jest, na pewno jest. Godzina. Godzina, super. Numer samolotu. Oznaczenie lotniska, brawo. Nie. No tam nie dotyczy samolotów, tylko na przykład z lotniska i tak dalej. Tak, zgadza się. Niedostępny. Dokładnie tak, brawo, super, rewelacja. Czyli co, zgadliśmy miesiąc, rodzaj lotniska, że coś jest niedostępne, godzina i tak dalej, i tak dalej. A jak Państwo myślą, until. Aż do. No właśnie, zgadza się, brawo. A tutaj, jak Państwo myślą, co to może znaczyć? Created. Co? Created. Created? Stworzony. Stworzony, brawo. Stworzony. Dokładnie tak. 29, 17, 18. Czyli tak, to co Pan Tadeusz powiedział. EPKT, znak lotniska, ponieważ w żargonie lotniczym rzadko kiedy używa się takich określeń, że to jest lotnisko Kraków i tak dalej, i tak dalej. Mamy dwa rodzaje oznaczeń. Pierwsze to jest, nie wiem, czy dobrze wymówię, ICAO. Dobrze mówię? ICAO. Jest to taki właśnie skrót, który oznacza, mówi o tym, o państwie oraz o miejscu danego lotniska. Ono jest po prostu nadawane, kiedy lotnisko powstaje. I na przykład dla Katowic jest to EPKT, dla Krakowa EPKK, dla Warszawy na przykład EPWA. Jak Państwo widzą, jest jedna część wspólna, EP. I potem na przykład możemy wiedzieć Europa, Polska, Warszawa, na przykład Kraków i tak dalej, i tak dalej. Jest drugi, tylko teraz zapomniałem, jak on się nazywa. Jak? IATA, właśnie IATA, czyli Międzynarodowego Stowarzyszenia Lotniczego. I on jest krótszy, na przykład KRK, KTW, WAW, GDA i tak dalej, i tak dalej. GDA, no to proste, KRK, Kraków, KTW, Katowice. Warszawa, GDA, Gdańsk. Proszę. Ale tutaj używamy określenia ICAO, czyli mamy EPKT. Wiemy, że ten notam dotyczy lotniska w Katowicach. Kolejna rzecz, A7821 łamane przez 09. To jest informacja o tym, że to jest dyspozycyjny ten notam. Jest wydany jako 7821 w 2009 roku. O, tutaj to jest właśnie określone, że to jest obowiązujący kolejny wydany w 2009 roku. To, co Pan zgadza, że jest niedostępne. Runway 27 i tak dalej, i tak dalej. Due to power failure. Brak świateł strefy przeziemienia drogi startowej 2.7 z powodu przerwy w zasilaniu. Jest ważna informacja dla pilota? No jest ważna, bo on w tym momencie lądując w nocy wie, że nie zobaczy tych świateł, bo będą wyłączone. Kolejna rzecz, to co żeśmy tutaj zgadli, że obowiązuje od 29 grudnia, od 17.30 29 roku do 31 marca. Godzina planowanego rozpoczęcia i zakończenia. Created, to co też Pan zgadł,
Ta depesza została stworzona 29 grudnia o 17.08.2009 roku. Bardzo proste, no. Nie proste, super, nie dobrze, da. Rewelacja, ja bym miał więcej takich, bym Państwu dostali od razu. No ale oczywiście te kwestie związane z lotniskiem i tak dalej, to nie wszystko. No co jest ważne w lotnictwie? Pogoda jest. No pogoda. Jak to mówią, no jak jedziemy samochodem, jest ślisko, to też nie jest łatwo. Trzeba się odpowiednio przygotować, trzeba mieć opony zimowe i tak dalej. Nikt w samolocie opon nie będzie zmieniał, ale jednak mimo wszystko pewnego rodzaju zjawiska pogodowe pilot musi wiedzieć wcześniej, żeby móc je chociażby ominąć i tak dalej. Do tego służy METAR. Poprzedni jak się nazywał? NOTAM. A teraz będziemy mieli METAR, czyli komunikat dotyczący zjawisk meteorologicznych. Te METARy są wysyłane dla lotnictwa cywilnego co godzinę, dla lotnictwa wojskowego z założenia co pół godziny. Typowy METAR zawiera, to jest ważne, bo będzie kolejna zagadka, temperaturę, ciśnienie, temperatura punktu rosy, siła i kierunek wiatru, opad, pokrywa chmur, wysokość podstawy chmur, widzialność. Może także oczywiście zawierać inne informacje, na przykład to, że w danym momencie jest droga oblodzona. No i tu mamy kolejny hieroglif do rozgryzienia. Pięknie Państwu poszło. No i teraz próbujemy z drugim. Ja się napiję trochę, bo mi zasłużę. Silnik bez benzyny nie poleci, a gaz bez wody też nie. Ja tu Pana Damiana podziwiam, bo Pan Damian jest nauczycielem. Kurde, Pan potrafi tak gadać przez tyle godzin. Jest kwestia przyzwyczajenia i wiesz. No tak, smarowana gadła. Dobra, zaczynamy. Lotnisko Warszawa. Brawo! No proszę! Dobra, kolejna rzecz. Lecimy po kolei. Co kto zgadnie? Łukasz, nic nie zgadniesz? Numer kursu. Wszystko czego? No wiem. Numer kursu? Nie, niestety nie. METAR jest ogólnie dostępny dla wszystkich samolotów. To nie jest tylko dla jednego, ale dla każdego samolotu. Czyli tam nie ma informacji na temat samolotu. No jak Państwo myślą? O czym mówiłem? To wskaźniki jakiegoś wiatru, opadu. No. Atmosferyczne. Lecimy po kolei. Tutaj jest gadła Ulariusz, czyli lotnisko Chopina w Warszawie. Kolejne, jak Państwo myślą, co to może oznaczać? 06-1400. Numer. Numer. Dobra. Proszę mi. Data i godzina. Data? W dniu 6 bieżącego miesiąca o godzinie 14 czasu. Tak razem zór. Wszystko. Zór, dokładnie tak. Czyli czasu wyjść. Kolejna, tutaj jest. Wiatr. Wiatr w kierunku 270 stopni z prędkością 6 węzłów. 270 stopni dlaczego? Tutaj rysowałem, prawda? Pamiętają Państwo ten okrąg, który tutaj rysowałem, kierunek? Zachodni. Dokładnie, zachodni. O prędkości 6 węzłów. Nie podajemy w kilometrach, na godzinę, tylko w węzłach. 240 V300, czyli skrajne wartości tego wiatru. Od 240 stopni, czyli znakiem tego mamy, obserwujemy, że ten wiatr jest zmienny. To jest bardzo ważne, ponieważ jeżeli samolot startuje, to jeżeli będzie miał na przykład bardzo silny wiatr z boku, to może go zepchać. To jest bardzo ważna informacja dla pilota. I kawałek. Cloud and visibility OK. Jest to takie skrótowe określenie, że wszystko jest bardzo fajnie. To jest bardzo dobra pogoda, idealna do latania. No i tutaj temperatura powietrza i temperatura punktu rosy i ciśnienie. Bardzo ważna informacja, ponieważ według ciśnienia ustawia się przyrządy w samolocie. One są różnie podawane. My podajemy oczywiście w hektopaskalach. W Stanach Zjednoczonych obowiązuje inna metryka. Tam się HPG, czyli słupa rtęci. Ale to od tego, jakie jest ciśnienie, to jest bardzo ważna informacja, ponieważ wszystkie samoloty powinny mieć w danym obszarze poniżej pewnego poziomu ustawioną taką wartość, ponieważ jeżeli na przykład jeden miałby ustawiony 1900 hektopaskali, a drugi dajmy na to 900 hektopaskali, to w tym momencie one mogą być na tej samej wysokości, ale jeden pilot będzie widział, że leci na 10 km, inaczej, na 2 km,
a drugi będzie widział, że leci na 1,5 km. I to będą błędne obrzyce. Mogą się zdarzyć? Mogą się zdarzyć. Może dobić do ziemi? Może dobić do ziemi. No z kokpitu niestety za dużo nigdy. No i ostatnia informacja, czyli no significant, prognoza, brak przewidywanych znaczących zmian w ciągu najbliższych 2 godzin. Ja postaram się przyspieszyć. Plan lotu, nie wiem czy dalej się taki wypisuje, czy już nie. Papierowy plan lotu. Papierowe są robione przez centralne przewodniki. Dokładnie. Pod komputerem systemu. Dokładnie, no teraz, ale tak mniej więcej wygląda taki papierowy plan lotu, który zawiera m.in. lotnisko wylotu, trasę, którą będziemy lecieć. Ja Państwu rozdałem takie karty drogami lotniczymi, ale też będę o tym mówił później, za jakąś godzinę. No nie. Trasami lotniczymi, na jakiej wysokości będzie odbywał się lot, ile mniej więcej będzie trwał, jakie jest lotnisko docelowe, jakie jest lotnisko zapasowe, jakby coś złego się działo. I ATIS to jest taka automatyczna informacja, które każde lotnisko nadaje. Jest nadawane w języku angielskim i zawiera najważniejsze informacje związane z danym lotniskiem. Każdy pilot ma za zadanie przed przylotem albo wylotem z danego lotniska wysłać te informacje. I to jest sprawdzane. To jest sprawdzane, także tak wygląda przykładowy ATIS. Można dużo rzeczy się z niego dowiedzieć, prawda? Co jest ważne, proszę zauważyć. This is Warsaw Information Charlie. Observation at 1200 po godzinie 12. Arrival runway 33 ILS DME approach. Warszawa, informacja Charlie, co jest bardzo ważne. Zapamiętanie tego, że to jest informacja Charlie, ponieważ kiedy będziemy się kontaktować z wieżą, oni będą sprawdzać, czy my wysłuchaliśmy aktualnej informacji. Ona jest po kolei. Pierwsza informacja będzie alfa, brawo, Charlie, tak jak A, B, C, D, po kolei każda informacja, bo jak się będą zmieniać, będą dostawały inną literę. Wiemy o tym, że przyloty realizowane są na pas 33, odloty na pas 29. To jest to, co mówiłem, o konieczności zmiany ciśnienia. Jest na wysokości 8,0, czyli 8000 stóp. Podana prędkość i kierunek wiatru, jaka jest widzialność, jaka jest podstawa chmur i tak dalej, i tak dalej. I co ważne, tutaj na przykład jest bardzo ważna informacja Birds Activity. Jest to informacja o tym, żeby piloci uważali, ponieważ jest zmożony ruch ptaków. I teraz dla Państwa taka ciekawostka, żeby Państwo zobaczyli, jak faktycznie wygląda taka komunikacja z lotniskiem. Ponieważ możemy sobie zadzwonić na taki adres bezpośrednio z naszej komórki. Ja Państwu teraz zaprezentuję, jak to wygląda. Mamo? O, proszę posłuchać. Co było? Co Państwo zapamiętali? Mniej więcej. Information Victor. Victor informuje. Temperatura. No, połączymy się, żeby potem mama mnie zabija, jak przyjdzie rachunek. Chociaż sam płacę, no ale nic. Co usłyszeliśmy? Że jest to informacja, Wiktor, to co wcześniej powiedziałem. Była to m.in. informacja o tym, że temperatura wynosi 5 stopni, temperatura punktu Rosy wynosi 1 stopień, zachmurzenie dokładnie było podane, było podanie kierunek pasa, na którym trwają teraz operacje. Czyli każdy pilot powinien tego wysłuchać. Bo jeżeli by się na przykład zdarzyło tak, że nie ma kontaktu z wieżą, on już ma mniej więcej jakieś dane, prawda? Znaczy, co się dzieje na daną chwilę. I teraz tak, ja rozdałem Państwu mapy lotnicze. Mogą sobie Państwo je zachować, oczywiście tutaj nie ma większego problemu. Są różnego rodzaju mapy. Można włożyć taki samolot. Można właśnie włożyć samolot. Podałem tutaj Państwu 3 różnego rodzaju mapy lotnicze. Ta, to jest ta, zawierająca diagram lotniska. Proszę zobaczyć, jak dużo informacji jest na takiej mapie. Jest nie tylko dokładnie rozrysowana infrastruktura lotniskowa, miejsca postojowe,
Jakieś pomoce radionawigacyjne, tutaj chociażby u dołu widać, radiolatarnie tą NDB. Dokładne miejsca z numeracją postojowe. Nawet to, jakie są światła zamontowane na danym pasie. Można śmiało się poprzyglądać. Proszę zobaczyć nawet tutaj. Tu jest taka tabelka, podane numery miejsc postojowych, jakie samoloty mogą na nim parkować. Oczywiście jest to... tak wygląda prawdziwa mapa lotnicza. Ta jest akurat przeznaczona dla latania wirtualnego. To jest nawet napisane, dziewiecki design. Czyli to jest dla... nie będę wchodził w szczegóły. Jest to dla scenerii, którą stworzył właśnie pan Drzewiecki. W ogóle Drzewiecki to jest bardzo fajna historia, ponieważ jest to człowiek, który wygrał konkurs Chopinowski. I ten człowiek tworzy wirtualne lotniska do latania wirtualnego. Innego rodzaju mapa, ta druga. Jest to mapa podejścia według tak zwanego ILS-a. Tu jest to napisane. Instrumental Approach Chart, ICAO. I to jest mapa dla pilotów i oni na przykład wiedzą, że muszą przelecieć przez ten punkt kursem takim i takim, na wysokości radiolatarni taki i taki muszą uzyskać taką i taką wysokość i tak mogą dolecieć. To jest na przykład profil schodzenia. Czyli na przykład możemy potem zobaczyć, że na 13 mil powinni mieć wysokość 4000 stóp, później schodzić do długości 8 mil przed lotniskiem na wysokość 3000 stóp i tak powolutku wyłapywać ten sygnał ILS-a. Nie będę tutaj wchodził w szczegóły, czym jest górka. Sygnał. Górka będzie gdzieś tutaj, nie? 0,8 każdy, tak? Tutaj. Czy za daleko? Tak mi się wydaje, że to będzie to. Ponieważ tam jest ten, tam jest radiolatarnia ogólnie na górce. No i trzecia mapa. My nie wiemy na górce raj. No, to jest zdjęcie z górki robione. Tego raja. Prawda? Z górki. A to zachód słońca też jest z górki. Zachód słońca jest z górki, a to jest zrobione w Finlandii. Z Łukaszem byłem właśnie w Finlandii. Tam jak się wyjdzie na górkę, to ma się teraz taki widok, teraz już nie taki można widok na samoloty, które podchodzą do lądowania i taki widok od Zachodu teraz przeganiają. No i trzecia rzecz, trzecia mapa, to jest mapa dróg lotniczych dla Polski. Jest widok, to takie wolno wjeżdżać. Tak wyglądają drogi lotnicze, bo trzeba też pamiętać, to co mówiłem, tutaj są pozaznaczone między innymi te radiolatarnie, jakieś punkty i tak dalej. Przepraszam, bo samolot nie może sobie lecieć tak, gdzie chce, tak polata. Oczywiście na małych wysokościach tak, ale na dużych wysokościach jest to w dużej mierze, musi być to wszystko usystematyzowane, samolot leci jeden za drugim i tak dalej. Co więcej, na przykład lecąc ze wschodu na zachód, nie możemy sobie lecieć na każdej wysokości. Tylko teraz nie chcę się pomylić, bo ze wschodu na zachód obowiązują wysokości parzyste, Łukasz, jak to jest? Nieparzyste. A jak lecimy w drugą stronę, to wysokości parzyste. Czyli na przykład w tą stronę możemy lecieć na wysokości 11 km, a lecąc w tą stronę na wysokości 12. 12, 10, 8, 6, 1, a w tą stronę 11, 9, 7. Oczywiście to mówię w dużym uproszczeniu, ponieważ obowiązują stopy, ale... No i mapy lotnicze, co każda mapa powinna zawierać, tytuł mapy, opis obszaru objętego mapą, skala, co jest bardzo ważne, jednostki użyte do określenia wysokości, ponieważ zdarzają się mapy, w których jest skala metryczna, elewacja lotniska, główne częstotliwości wykorzystywane do nawigacji, termin ważności to też jest bardzo ważne, ponieważ lotniska się zmieniają i tak dalej, drogi lotnicze się zmieniają i typ mapy. Lecimy dalej. Kontrolę ruchu lotniczego wzięliśmy dalej. To jest bardzo fajnie to rozrysować, ponieważ każdy tak jakby obszar zajmuje się czymś innym. Zaczynamy od najmniejszego. Jak Państwo myślą, co będzie tym najmniejszym? No już tu pokazałem, ale co może być tym najmniejszym punktem? Taki obejmujący najmniejszy obszar. To jest tak zwany ground, czyli dotyczy wszystkiego, co się dzieje na lotnisku. Ruchu po tych wszystkich tam drogach, kołowania i tak dalej, wydawania
Zgody. Jest jeszcze delivery. To jest taka część zajmująca się tylko i wyłącznie wydaniem zgody. Ale nazwijmy, to będzie pierwsze. Drugie to będzie ground, czyli te wszystkie rzeczy związane z tym, co się dzieje na lotnisku. Kolejne, jak Państwo myślą, co to może być? No jesteśmy po lotnisku, wiemy jak się poruszać, mamy tą kontrolę. Co będzie dalej? Proszę myśleć samolotem. Start. Start, brawo, rewelacja. Widzę, że Pani się tutaj przygotowała. Mamy start obejmujący większy, obszar. Approach. Czyli to jest na przykład tower, przepraszam, tower. To jest ta kwestia związana z sprawowania ruchu lotniczego w ruchu lotniskowym. Zbliżanie, czyli approach, związane to jest szerszy krąg, związane z tym, jeżeli nasz samolot będzie już na odpowiedniej wysokości nisko i w pobliżu naszego lotniska, to przejmuje go approach. No i dalej kontrola obszaru. Tu zajmuje bardzo duży obszar. Powiedzmy, mamy Polskę, to jest Polska, no, mniejsza z tym, to nie jest Polska. Na przykład taki obszar. No tak, są pozaznaczone na mapie. I na przykład może być taki obszar tak narysowany, tak narysowany, tak narysowany. I samolot, który leci sobie tutaj, latując nad przestrzeń powietrzną Polski, musi się zgłosić. Dzień dobry. Lot 30.03. Zgłaszam się na wysokości tam 38 tysięcy stóp. No i tam pozostałe dane. I na przykład krótsze granice do naszego kraju, nie? No na przykład tak. Ale niekoniecznie, nie tylko. Bo na przykład może być tak, że to jest nasz kraj, prawda? Tutaj jak Łukasz powiedział, tu są podzielone takie sektory, są na niebiesko. Przekraczając jeden sektor w drugi, także musi się zgłosić. Ponieważ jak jest na przykład duży kraj, to jeden człowiek nie jest w stanie objąć swoim wzrokiem, umysłem i tak dalej całego tego obszaru, ponieważ jest to bardzo duży obszar. No i tak wygląda przykładowo wieża kontroli lotów. Siedzi sobie taki pan, jest to bardzo stresujący zawód. Ci ludzie pracują bodajże 6 godzin i w ciągu pracy mają, jak to jest, Łukasz, 6 godzin. 2 godziny, 7 godzin na przerwę. Dokładnie tak. 2 godziny siedzą przy tych monitorach, potem mają godzinę przerwy, w której mogą leżeć, spać, grać. To osoba musi być odporna, szczególnie na stres. Bardzo odporna. Dokładnie, jest to bardzo trudny zawód. Ja myślę, że wolałbym być pilotem. Nie może się pomylić w najdrobniejszym szczególe. No, nieraz milimetry decydują o tym. No i tak wygląda najnowsza tutaj wieża w Polsce. Wieża w Krakowie, w sobotę ją zobaczymy, od środka i tak wygląda z zewnątrz. No i lecimy dalej, ale proszę zobaczyć, no tu słabo widać niestety. Ale tak wygląda mapa jednego z radarów. Proszę zobaczyć, ile tutaj jest samolotów. Raz, dwa, trzy, w jednym rządku ile ich jest, a co dopiero na celu. I taki jeden człowiek musi to wszystko swoim umysłem, swoim wzrokiem ogarnąć. Każdy taki znacznik, oczywiście tu są, on może je powyłączać, może dopiero po najechaniu na dany samolot to zobaczyć, ale posiada m.in. nazwę tego samolotu, jaki jest to typ, jaka wysokość, który kierunek, jaka prędkość i tak dalej. Czyli wszystkie najbardziej ważne. Tak? Ciemno. Tak? Nie, ale lepiej jak lepiej? Lepiej się patrzy. Ale to pewnie mają jakąś, jak na przykład musiałbym oddawać jakąś kolejność, że ten pierwszy, ten drugi, ten trzeci. Zgadza się. Dla nich. Zgadza się, dokładnie. Tak. Nieraz jest tak, że na przykład jest taka kolejka, jak tam widzieliśmy jeden za drugim. Prawda? Jeden za drugim, ale może się tak zdarzyć na przykład, że dla którego jest tam stanie. I w tym momencie taki kontroler musi zrobić tak, żeby sprawdzić te samoloty, czy one są w stanie jeszcze lecieć i na przykład skierować je gdzieś indziej i zrobić miejsce dla tego samolotu. Taki przykład, była w Warszawie lądowanie bez podwozia, prawda? I w tym momencie tak samo, ci kontrolerzy musieli oczyścić niebo dla tego jednego samolotu. Taką bardzo ważną, ciekawą ciekawostką, ciekawe czy są nieciekawe ciekawostki, pewnie tak. To jest na przykład jak leci Ojciec Święty. Jak Ojciec Święty leci, to w tym momencie ten samolot na całej trasie ma status One, czyli on jest puszczony przed wszystkimi samolotami. To jest taka właśnie ciekawa zmiana. Ja mam pytanie, czy pan był kiedykolwiek w kokpicie? Byłem. A to wpuszczają. Ja wam powiem, że jak miałam wsiadać do samolotu, to zawsze sobie włączam tą mapę. Jestem free radar, tak? Free radar. Tak, to nie wiem, czy byś. Bo tam jest dużo właśnie samolotów, nie? Bardzo dużo. Z
sobie myślę, że jak wsiądę ja tego jednego jakiegoś tam mam wsiąść, na pewno on się nie rozbije, bo co tyle tych samolotów w powietrzu. W powietrzu tyle. No tak. No jak on wypadnie. Lecimy dalej. To mówi moja szefowa, już kończymy. Gdzie... Ach, skopsiłem. Gdzie pracuje pilot? To jest proste pytanie. W kokpicie. No widzę, że on jest specjalista między nami. No, w kokpicie. Jak wygląda taki kokpit? A wygląda tak na przykład. Jest to najlepsze biuro świata. Myślę, że nie jeden chciałby pracować. Z chęcią bym tak popracował. Tak wygląda piękny kokpit. Komputeryzacja. Tutaj jest kokpit na przykład jednego z najnowszych samolotów. Jest to Airbus A350. Proszę zobaczyć, jak się różnią od Ciebie. Wiem, że słabo widać. Jak wygląda taki kokpit, to jest Boeinga 737. Sporo ma faszerowany elektronika. No zgadza się, ale dawno też były. Tylko, że tu się zmienia na przykład, tu proszę zobaczyć, już jest więcej tych ekranów LED-owych. Więcej informacji, bardziej można te ekrany dostosowywać. Nawet można zobaczyć, tu słabo widać, ale nawet można sobie obejrzeć z kamerek zamontowanych na samolocie, jak ten samolot wygląda w tym środku. I tutaj... Jak Państwo myślą, do kogo należy ten kokpit? Proszę pomyśleć Polską i nowoczesnością. Kosmonaut. Nie, chodźmy tak daleko. To jest kokpit naszego Dreamlinera. Tak, w takich warunkach pracują nasi piloci. Nie byliśmy w kokpicie. No i z czego składa się taki kokpit? Tak krótko omawiając, tutaj na przykład widzimy wolan, który jest takim pedałem gazu. Tak w samochodzie, tak? Tak, jest pedałem gazu dla samolotu. Pilot przesuwając taki wolan do przodu, zwiększa ciąg silników, one kręcą się coraz szybciej, wyrzucając coraz więcej powietrza do tyłu, napędzając go po prostu. Tu widzimy różnego rodzaju ekrany. Na przykład, o, ten jest bardzo ciekawy, ponieważ pokazuje sytuację meteorologiczną na terenie danego kraju. Czerwone, jakieś fronty burzowe, żółte, deszcz, coś takiego. Tu widzimy na przykład gałkę sterowania podwoziem, możemy je chować lub nie. Co bardzo ciekawe, kto by pomyślał, że teraz samolot potrafi nam powiedzieć o wszystkim. O każdym najmniejszym problemie, nawet jeżeli gdzieś woda się w toalecie zapcha, prawda? Też. Nie tak dawno. I człowiek myśli tak, że jak jest taka nowoczesność, to już te błędy się nie powtarzają. Otóż nie tak dawno piloci Air India lecieli na trasie, nie pamiętam jakiej, dość długiej, ponad chyba 8 godzin mieli lecieć i musieli awaryjnie lądować. Dlaczego? Bo się okazało, że zużywają więcej paliwa niż mieli zaplanowane. Co się okazało? Panowie zapomnieli wciągnąć podwozia, które cały czas wytwarzało opór, zużywając jeszcze więcej paliwa. Tak, ręcznie. Tutaj mamy przykład najbardziej klasycznego, tak zwanego wirtualnego horyzontu. Bo proszę sobie wyobrazić, jest totalnie ciemno. Naprawdę jest ciemno tak, proszę sobie zamknąć oczy. Czy są Państwo w stanie mniej więcej powiedzieć, czy są nachyleni? No są, bo działa nasz układ, prawda? Błędnie i tak dalej. Jeżeli jesteśmy w dobrym naszym zdrowiu, to jesteśmy w stanie o tym powiedzieć. Ale pilot, no nie za bardzo, nie ma punktów odniesienia, prawda? I w tym momencie skąd wiedzieć, jak jest totalnie ciemno na 11 km, że samolot leci tak na przykład, jak nie odczuwamy tego tak dobrze. Do tego właśnie jest tak zwany wirtualny horyzont. Kiedy samolot się przechyla, tutaj mamy, o, to ciemne to jest ziemia, a to niebieskie to jest niebo. I tu pilot może sobie sprawdzić, czy się wznosi, to w tym momencie ta główna kreska będzie wyżej, czy opada będzie niżej, czy skręca, w tym momencie ta strzałka będzie się przesuwać w jedną albo w drugą. Wiele informacji może widzieć. To jest naprawdę trudne, żeby pokonać własny umysł do tego, że nie dostaje żadnych bodźców zewnętrznych, prawda? Tu ma na przykład podaną prędkość, tutaj wysokość, a tutaj ten kierunek, o którym żeśmy już wcześniej mówili. No i jeszcze jedno zdjęcie, zbliżenie tego oto kwestii jakichś powodów. Tutaj jest górny panel Boeingu 737, to jest ten panel, który jest tam u góry. Pilot może tutaj zarządzać wieloma ważnymi rzeczami. Tu na przykład widzi, jakie jest napięcie w akumulatorach, tutaj jaka jest temperatura, włączone światła, czy przepływu mnie paliwa jest włączone i tak dalej. Bardzo wiele informacji. Tu na przykład, czy ogrzewanie przedniej szyby jest włączone, tutaj czy ogrzewanie silników, no bo przecież wysoko w górach co? Jest bardzo zimno, prawda? Nieraz minus 60-70 stopni, takie silniki mogłyby zamarznąć, prawda? Tutaj czy włączone są systemy elektryczne, czy włączona jest klimatyzacja. No wiele, wiele, wiele rzeczy może ten pilot sobie tutaj sprawdzić i uruchomić.
To jest naprawdę bardzo ciekawe do ogarnięcia. Są już teraz na przykład Airbus produkuje coś takiego, że nawet linie ma porysowane, żeby pilot dokładnie wiedział, lecąc palcami, sprawdzając te wszystkie punkty, czy jest powłączane wszystko albo wyłączone. No i tutaj kolejne zdjęcie takiego kokpitu. Pokazuje 737, ponieważ jest to, tak wygląda ten samolot, jest to najpopularniejszy samolot na świecie. Jeżeli Państwo lecili Ryanairem na przykład, czy też Lotem, to tych samolotów jest też troszkę. I tu na przykład pilot sobie może wszystkim sterować. Tutaj ma tak w uproszczeniu swoją mapę. Tutaj ma jakieś informacje dotyczące silnika, jego obrotów, czy wszystko działa ok. Tutaj informacje dotyczące paliwa, słynna dźwignia do podnoszenia, do chowania i opuszczania podwozia. Tutaj informacje o tym, jak bardzo są klapy wysunięte. Tutaj jaki jest kurs na mapie ustawiony. Tutaj kurs, jakim leci. No, przy tym wektorowaniu na przykład. Nie, przepraszam, tu jest prędkość. Tutaj jest właśnie ten kurs, jakim leci. Jaka wysokość jest nastawiona. To jest oczywiście wszystko do tak zwanego autopilota. No i tu jeszcze raz ten główny panel. Można zobaczyć na nim, to jest z gry także. Tu można na przykład zobaczyć, jakie tryby są włączone w naszym autopilocie. No wiele, wiele informacji. Proszę zobaczyć, tutaj możemy odczytać, że nasz samolot się wznosi. Widzimy po czym? No ponieważ ten nasz samolot, bo nazwijmy to naszym samolotem, on jest troszkę powyżej tego pionu. Wiemy, że samolot leci 175 węzłów. Tutaj jest na wysokości 2680. Wiele, wiele informacji. No tak, poglądowo rzuciłem, jak wygląda ten dolny panel. Proszę zobaczyć, ile guzików, ile różnych wyświetlaczy. Na przykład zmieniamy częstotliwość na słuchu, zmieniamy częstotliwość naszych systemów naprowadzających i wiele, wiele innych. No i lecimy szybko, bo Państwo, tak jak już wspomniałem, pewnie mają dzieci, wnuki i tak dalej, i tak dalej. Jak to w końcu siąść za tym sterem? Robimy rzutkę potem dla Kamila, jak coś, nie ma problemu. Prawda, Ula? Zapowiedziałaś, nie? Ja na żarty oczywiście nie będziemy się rzucić. Może o tym powiedzieć. Szkolenie lotnicze jest bardzo długie. Można to zrobić krócej, można to zrobić dłużej. Są ludzie, którzy robią po kilka lat. Są ludzie, którzy robią je znacznie szybciej. Dużo zależy od przede wszystkim czasu i czego? Zasobności portfela, tak jest. Zdrowia jak najbardziej. Ale co jest ciekawe, pamiętasz, tutaj przepraszam, zwrócę się do Piotra, bo Piotr był ze mną wtedy. Pamiętasz, jak byliśmy na dniach techniki kolejowej w Chrzanowie? Co nam pan mówił maszynista? Maszynista powiedział, że w dzisiejszych czasach trudniej zostać maszynistą, bo te wymagania, jeśli chodzi o zdrowie, są dużo wyższe niż być pilotem. To jest ciekawostka, prawda? Tak powiem. Ale właśnie rozmawiam ostatnio z maszynistą. Ale wtedy jak było 170-lecie, tak? Kolej? Nie. Wcześniej rozmawialiśmy. Oczywiście tak jak my prowadzimy samochód, prawda? To potrzebujemy do tego prawa jazdy. I tak samo pilot także potrzebuje prawa jazdy, tylko że jeździ sobie samochodem. Wymagania co najmniej 16 lat, to jest bardzo ważne. Że już 16 roku życia można zacząć takie przygotowywanie sobie robić. Ukończymy co najmniej dwie klasy gimnazjum albo szkoły równorzędnej. No i posiadanie pozytywnego orzeczenia lekarskiego drugiej klasy do licencji turystycznej i pierwszej klasy do licencji komercyjnej. No i żeby pracować w najpiękniejszym biurze świata, ale tak naprawdę w trochę nudnym zawodzie, musimy przede wszystkim zacząć od tego, żeby zrobić licencję pilota samolotu lotowego prywatnego. Private Pilot License. To jest pierwszy szczebel tej lotniczej kariery. Dzięki temu, że będziemy mieli tą licencję, będziemy mogli my sami, albo także zabierając naszych przyjaciół, znajomych i tak dalej, latać sobie po Polsce albo po granicach. Ula, samolot. Namiotle. Żeby wyrwać dziewczynę, to nie będziesz musiała mieć samolotu. Żartuję oczywiście. No i tak, można oczywiście latać na duże lotniska, małe. Zazwyczaj lata się na małe. I to jest taki pierwszy krok do naszego fotelu pilota. Pilota zawodowego. I co najważniejsze, to jest bardzo ważne. Jedyną wadą licencji turystycznej jest to, że ze swojego latania nie można czerpać korzyści materialnych. Czyli wyłożymy te 30 tysięcy złotych, dajmy na to, i niestety będziemy mogli latać tylko i wyłącznie dla siebie.
Kurs teoretyczny, proszę zobaczyć, składa się ze 100 godzin, czyli 100 godzin nauki obejmuje takie zagadnienia: prawo lotnicze, ogólna wiedza o samolocie, osiągi, planowanie lotów, człowiek, jego ograniczenia, meteorologia, nawigacja. Nawigację Państwo ja Państwu dam zaświadczenie, Państwo już nawigację mają opanowaną. Tak. Procedury operacyjne, no tego byśmy nie mówili, zasady lotu, łączność i tak dalej, i tak dalej. Potem oczywiście jak zdamy wersję teoretyczną przed Urzędem Lotnictwa Cywilnego, co oczywiście taki egzamin jest płatny, przychodzi czas na teorię. I musimy zdać ten test teoretyczny na co najmniej 75%. I w tym momencie, jak mamy już taki kurs teoretyczny skończony, możemy sobie iść wylatać te godziny. Czyli zaczynamy kurs praktyczny, minimum 45 godzin trzeba mieć na lotu, tak jak 30 godzin wyjeżdżenia samochodem, tak tutaj 45 godzin wylatania. I są to oczywiście loty z widocznością bez używania przyrządu. Oczywiście potem, jak po wszystkim, piszemy egzamin, i które musi zostać zdany przed ULC-em. Potem kolejne jest loty widocznością w nocy. Kolejne godziny do wylatania, od 5 do 10 godzin, to już nie tak długo, ale dalej kosztowne. Kolejny krok to jest instrumental rating, czyli robimy za pomocą tych instrumentów latanie. Ja to będę tak skracał, ale oczywiście tutaj także zaliczamy teorię i praktykę. Proszę zobaczyć, ile różnych zagadnień trzeba. Ja już będę kończył. No i potem kurs praktyczny. Robimy kolejny, co najmniej 50 godzin do wylatania. Proszę pomyśleć, że każda godzina to co najmniej jakieś 650 zł. Proszę sobie liczyć. Ale są symulatory lotów, nie? Ale symulatory także. Proszę zobaczyć. Także tego musimy wylatać 50 godzin, ale maksymalnie 35 godzin na symulatorze. Tak. No właśnie. Możemy na symulatorze jak najbardziej, tylko maksymalnie 35, bo w rzeczywistości także musimy to wylatać. Symulator wcale nie jest tani. To też trzeba o tym mówić. Na przykład jest taka firma GearUp, która organizuje takie dla każdego. Każdy z Państwa może tam sobie wykupić. To proszę mi wierzyć, godzina kosztuje chyba... W takim symulatorze kosztuje albo 300, albo 500 zł. No, są kosmiczne ceny. No i minimum 15 godzin na samolocie. I lecimy dalej. Dzięki, proszę, do zobaczenia. Potem, oczywiście na początku latamy tylko jednosilnikowym samolotem, potem musimy zrobić na wielosilnikowe samoloty. Na przykład takim samolotem, tutaj za dużo czasu nie trzeba, bo tutaj wystarczy tylko 7 godzin wykładu i 6 godzin lotu i kolejny egzamin. I lecimy dalej. CPLA, czyli licencja samolotu zawodowego, ona nam pozwala na to, że możemy latać na przykład w jakimś aeroklubie i zarabiać sobie pieniążki na skończenie tego kursu. Tutaj proszę zobaczyć, teoria 350 godzin aż. To jest bardzo długo. Robimy dalej praktykę. 10 godzin na samolocie jednosilnikowym, 5 na wielosilnikowym i kolejny egzamin. I już mamy stale egzaminy. Mamy tu naszą licencję i w tym momencie możemy już latać w jakimś aeroklubie, wozić VIP-ów i tak dalej, i tak dalej. I tak na przykład zbierać sobie pieniążki na to, żeby zrobić w końcu tą wymarzoną ATPL-kę, czyli Airline Transport Pilot License, który pozwala nam pracować w liniach lotniczych. Proszę zobaczyć, musimy mieć komplet uzyskanych tych wszystkich pozwoleń, żeby zdobyć tak zwaną licencję liniową zamrożoną, ATPL Frozen. Możemy wtedy być na przykład pierwszym oficerem, możemy latać, ale na przykład się przyglądać i tak dalej, i tak dalej. Proszę zobaczyć, trzeba mieć wylatane co najmniej 1500 godzin. 1500 godzin spędzić w samolotach, żeby już mieć tą licencję pełną. I proszę zobaczyć, minimum 300 godzin tego nalotu według instrumentów oraz 200 załodze wieloosobowej. No i tak, pieniądze. Ile to wszystko kosztuje? Tak. Jak Państwo myślą? Bardzo dużo. Milion. Milion? Nie. Nie. Bardzo 500 tysięcy. 500 tysięcy? Nie, ja nie biorę udziału, nie wiem ile. No, Łukasz, ile stawiasz? Pomiędzy 150 a 300 zł. A czy to się zwraca? No zarobi się tyle? Już będziemy mówić o zarobku.
Ale proszę zobaczyć, jest to kupa pieniędzy. Oczywiście można to zrobić na wiele sposobów. Jak pójdziemy do szkoły lotniczej, ona może na przykład część kosztów nam pokryć. Później możemy... Sponsora. Ale lotnicze tak samo chyba. Bo jak sponsorują. Są nowe samoloty, to oni muszą cię dokształcać, tak, żeby obsługiwać nowy typ samolotu. Zgadza się, zgadza się. Mimo, że już jest pilotem 10 lat, to musi po prostu zdawać egzamin na nowy. I to oni chyba im opłacają. Sponsorują. To zależy. Powiem Państwu tak, że była kiedyś taka akcja protest pilotów przeciwko właśnie, na przykład jest taka linia lotnicza, bardzo znana linia czarterowa, która mówi tak, zatrudnię Cię, będziesz mógł u mnie sobie zrobić kurs. Znaczy może tak, zacznijmy inaczej. Jak Państwo mają samochód, mają Państwo prawo jazdy, jest Toyota, Fiat, różne, nie wiem, tak. Warburg, nie wiem, Volkswagen i tak dalej, i tak dalej. Siądą Państwo tak, do Fiata, do Volkswagena i tak dalej, mogą Państwo nim jeździć, prawda? W lotnictwie jest troszkę inaczej. Jest Boeing, Airbus, Embraer i tak dalej, i tak dalej. Do każdego takiego samolotu trzeba zrobić tak zwany type rating, czyli przeszkolić się do obsługi danego samolotu. To, co właśnie Pani powiedziała. I to jest bardzo kosztowne. Bo mimo tego, że już mamy tą naszą licencję za 200 tysięcy złotych wyrobioną, a potem jeszcze musimy na przykład 100 tysięcy wyłożyć na ten type rating. I kiedyś było coś takiego właśnie, że płaciło się liniom lotniczym. Płaciło się te na przykład 100 tysięcy i oni pozwalali. Człowiek pracował dla nich, wylatywał sobie te godziny, robił type rating. Teraz z racji tego, że piloci są bardzo, bardzo potrzebni, to łaskawie robią coś takiego, ostatnio rozmawiałem z kolegą, który dostał się do linii lotniczej, że oni mu pokrywają, ale każdego miesiąca odbierają z wypłaty. Czyli de facto i tak czy siak człowiek odbiera. A ja bym chciała jeszcze się dowiedzieć na temat, co wywołuje turbulencję. Różnica ciśnienia. Warunki tak, atmosfera. Bo właśnie mówią, burza, zimne, ciepłe. Ale nie, czy mówią w dziurę, że wpadli, że coś. Nie, takiego, to jest coś takiego, burza. Zdarza się, że są takie dziury właśnie w powietrzu, gdzie nie ma w ogóle, na przykład powietrze jest tak rozrzedzone. Na przykład jest coś takiego jak prąd stępujący, to działa na takiej zasadzie, że gorące, bardzo gorące powietrze idzie do góry, które się momentalnie ochładza, spadając, naciskając z góry na samolot. To jest bardzo nieprzyjemne uczucie, ponieważ samolot leci, na to leci tak, i w pewnym momencie padnie w taki prąd i on dosłownie spada. Dosłownie. I wtedy są te turbulencje. To nie, to jest akurat taki prąd, to jest bardzo nieprzyjemne uczucie. Turbulencje, że podrzuca samolot. Samolot podchodzi do lądowania. Samolot 777, bardzo duży samolot z Turcji leciał i lądując wpadł właśnie w takie turbulencje i samolot dosłownie przed pasem ba. Spadł, rozbił się, na szczęście 10 osób przeżyło. Na 300 lat. Nie, więcej przeżyło. Może się zdarzyć, a turbulencje wywołane są różnicą ciśnień po prostu i one nie są niebezpieczne dla samolotu. To proszę pamiętać, że nie bacie turbulencji, bo turbulencje nie są niebezpieczne dla samolotu. Samoloty są tak skonstruowane, że wytrzymują naprawdę bardzo wiele, nawet uderzenie pioruna. Bo to są takie wypustki, jak Państwo kiedyś będą... Nie ten, bo to są... Są takie wystające druty z samolotu. Nie wiem, czy to będzie widać. Uziemienie, tak? Tak, dokładnie tak. Uziemienie samolotu. Także proszę się nie bać żadnych turbulencji, burz i tak dalej. Ale kapitan ogłasza pasażerom. Tak, ale dlaczego ogłasza? Żeby nie chodzić i kręcić się. Pijemy sobie kawę. Tak. Bardzo często w Ameryce się tak dzieje, gdzie są bardzo duże turbulencje. Pijemy kawę i na przykład lecimy rozlaliśmy się i już kończę. Oczywiście nie musimy robić, żeby latać, nie musimy być pilotami, szybowiec jest znacznie tańszy. Takie szkolenie kosztuje 1400 zł. No i samo praktyczne od 3 do 13 tysięcy. Tak samo balon. Jak ktoś chce szkolenie, teoretycznie około 1000 zł. Potem praktyczne około 10 tysięcy zł. Jeżeli nie zdamy, to zostają nam takie balony. Ile zarobi? Już pędzimy. Ile zarobi? Proszę, dzisiaj ściągałem zestawienie z takiego portalu wynagrodzenia.pl. To jest zebrane z informacji uzyskanych od pilotów. Średniomiesięczne wynagrodzenie to 7693 brutto. To jest tych wszystkich informacji, które podawałem. To nie takie cuda. Co drugi pilot zarabia od 5295 do 13 tysięcy.
bardzo duża rozmaitość. Burmistrz taki weźmie coś. 25% tak. Zarabia mniej niż te 5000 zł, a zarobki powyżej 13000 zł to jest dodatek. Oczywiście, szanowni państwo, umówmy się. Jeżeli ktoś lata na przykład za zagranicznych gmin, te zarobki są często dużo wyższe. Ale słyszałem o takich nawet pilotach, którzy zarabiali 2000. Warto też pamiętać o tym, że na przykład LOT miał kiedyś takie było bardzo słynne, no, nie nazwijmy to aferą, bo było jakieś takie dużo, mówiło się o tym, że wielu pilotów jest zatrudnionych na B2B, tak zwany business to business. Czyli oni zakładali własne działalności gospodarcze, dostawali na przykład najniższą krajową, to co wylatasz, to sobie zarobisz, prawda? Często się tak zdarzało, pilot nie latał, nie zarabiał. Może tak być. No. I teraz się mówi tak, największe samoloty, to jest największy samolot na świecie, nie ma tylu silników. Największym samolotem na świecie jest An 225 Mria, jest jeden egzemplarz. Dziękuję bardzo, do widzenia. Już kończę, już naprawdę. To jest Mria, czyli marzenie. Został stworzony tylko i wyłącznie po jedno, żeby przenosić wahadłowiec Buran na swoim grzbiecie, ponieważ musieli na miejsce, gdzie będzie startował, musieli go przenieść. Proszę zobaczyć, może wziąć aż 250 000 tony. Bardzo dużo. Pierwszy lot miał 21 grudnia 1988 roku, 3 miesiące w ciągu, 3-godzinnego rejsu pobił 106 rekordów świata. I tutaj szybko parę informacji na jego temat. Rozpiętość 188 metrów, długość 84, nowa masa całkowita 600 tysięcy kilogramów. 600 tysięcy kilogramów. Proszę zobaczyć, jakie to jest ogromna waga. 850 km, prędkość maksymalna, 18 ton paliwa na godzinę. No i tak wygląda ten przepiękny samolot. I on tutaj na swoim grzbiecie nosił inny samolot. Tak wygląda największy pasażerski samolot świata, 79 metrów. Dla ciekawostki powiem, że ten samolot to jest najpopularniejszy samolot, którym latamy. On, jeden taki samolot mieści się na jednym skrzydle tego samolotu. Proszę ile sobie zabiera pasażerów ten samolot? Od 560 to są, jak są trzy klasy, nawet do 853 jest pomysł, żeby go zwiększyć do 1000 nawet. 1000 pasażerów na raz, proszę sobie wyobrazić. Już, ja się spieszę. To jest najdłuższy samolot świata, który kiedyś był największym samolotem świata. Jego przedłużyli, ma 76 metrów długości. Ja myślę, że tak. Też to się bardzo śpieszy i strasznie jest niepotrzebnie, bo ja też myślę, że na pewno ten temat jest tak niewyczerpany, nie, my jesteśmy tak głodni tej wiedzy, więc na pewno druga część takiego spotkania na pewno będzie. Właśnie. Myślę, że na pewno z prawą pasją jeszcze tutaj na innym spotkaniu być może nas zagościć. Ja tylko powiem o ostatniej rzeczy, dobrze? Bo ogólnie w świecie jest tak, że jak już zrobimy jakiś krok technologiczny, to się nie cofamy. W historii lotnictwa był jeden taki przypadek, kiedy świat się cofnął. Jest to przykład Concorda. Proszę państwa, teraz samoloty latają gdzieś 1000 km na godzinę i tak dalej, i tak dalej. Nie ma samolotów, które latają dużo szybciej. 1200 powiedzmy. Był taki samolot, nazywał się Concorde. Dlaczego Concorde? Porozumienie pomiędzy Anglią a Francją. Ludzie, Francja z Anglią się dogadała. Niesamowite. Stworzyli taki samolot, który latał nadźwiękowo. Ja już szybko opowiadam. Ile się leci z Paryża do Nowego Jorku? Jak państwo myślą? Nie. Ile? 8 godzin. 8 godzin przyjmijmy. Ten samolot leciał 3,5 godziny. I to był jedyny samolot, z którego było widać krzywiznę ziemi. Tak, dokładnie tak. Bo leciał na wysokości 18 km. Normalnie leciał na wysokości 11. Był tak niesamowicie piękny, coś cudownego, no marzenia, jak nie wiem. 2270 km na godzinę. Proszę sobie wyobrazić, jaka to jest prędkość. Niestety to był koniec pewnej ery. Rok 2000 rok, kiedy ten samolot rozbił się i potem duży zbieg okoliczności sprawił, a kwestia była pozorna. Samolot, który wcześniej lądował, malutki kawałek metalu zgubił. I ten samolot, rozpędzając się na pasie, wyrzucił kołem ten malutki kawałek, który uderzył w zbiornik, który momentalnie zapłonął. Co prawda, te samoloty później uziemili, naprawili te zbiorniki, wzmocnili, niestety, pech. Kryzys na Bliskim Wschodzie, kryzys paliwowy. 11 września 2001, strach ludzi przed lataniem. Kwestie ekonomiczne sprawy, on był bardzo drogi, jeśli chodzi o latanie. Jeśli chodzi o latanie, on był totalnie drogi. Sprawiły, że zaczęło się ludziom, biznesmenom nie opłacało się już latać.
tak bardzo szybko. Co ciekawe, ostatnia rzecz, jak rozwiązywali kwestie biletów? Ponieważ na początku to były samoloty państwowe, należały do Anglii, do Wielkiej Brytanii. Niestety, kasa za dużo kosztowała to utrzymanie, bilety były za tanie. Przejęli je British Airways i Air France. Jak, to jest taka bardzo fajna ciekawostka, jak wyceniali bilety? Dzwonili do biznesmenów i się pytali, dzień dobry, wie pan co, jestem ciekaw, ile pan dał za ostatni lot z Paryża do Nowego Jorku? On na przykład mówi, no 20 tysięcy dolarów, okej. Okay. No i na przykład dzwonię do drugiego, mówi 25 tysięcy dolarów. I szanowni państwo, ten bilet na przykład kosztował 10 tysięcy, ale oni ustawiali wysokie ceny. Bo na przykład ci biznesmeni, dla których ktoś kupował bilet, to oni totalnie nie wiedzieli, ile za to płacą. Nie tak ustalali ceny. 3 lata niebezpieczne jest jak najbardziej bezpieczne. I teraz koniec mojej prezentacji. Największe porty lotnicze, liczba pasażerów. Bardzo dziękuję za uwagę. Dziękujemy za obszerny wykład. Bardzo serdecznie panu dziękujemy za to spotkanie. Tak jak powiedziałam, ten temat jest tak niewyczerpany, a ty masz też dużo różnych jeszcze ciekawostek, pewnie z tą głową, którą mógłbyś się tutaj z nami podzielić, więc pewnie jeszcze takie spotkanie w bibliotece zorganizujemy. Tymczasem należy podziękowanie i skromny tutaj gadżet biblioteczny. Szanowni państwo, jeszcze nie powiedziałam na początku, że jest wystawa Kamila prac fotograficznych, więc schodząc na dół możecie do czytelni zobaczyć i myślę, że jeszcze w kularach tutaj coś tam pewnie popytacie. Kaweczka, woda, bo tu bardzo ciepło jest do państwa dyspozycji i pewnie jeszcze jakieś ciekawostki nam tutaj między przy kawie coś Kamil może państwu opowiedzieć, bo pewnie jest do dyspozycji, myślę, że nie ucieka tak szybko. Także bardzo serdecznie państwu dziękujemy za dzisiaj, zapraszamy na następne wydarzenia i myślę, że temat ciąg dalszy nastąpi. Bardzo serdecznie dziękuję państwu za obecność i za zaproszenie, bo naprawdę jestem wzruszony, że ktoś odpowiedział. Jeszcze państwa zaproszę na jedną rzecz, bo Kamil oprócz tego, że jest pasjonatem fotografii, lotnictwa, podróżowania, to w niedługim czasie będzie miał spotkanie w Moksirze, gdzie będzie mówił o kolejnej swojej niesamowitej pasji podróżowania za symboliczną złotówkę. I mówię to całkiem poważnie i tak jest, więc jak ktoś będzie chciał jeszcze z tego tematu tutaj coś się zgłębić, to naprawdę polecam, warto i zapraszam. No tak, znaczy tak uściślając, 20 chyba, ja nie pamiętam szczerze mówiąc. Ale myślę, że na stronach, na tacy będą. W internecie. Także zapraszam, bo na pewno będzie. Wcześniej jakby państwo jeszcze chcieli na przykład na Islandii posłuchać, to wcześniej 19 kwietnia w Oświęcimiu, zaprosi nas do Oświęcimia, także z moją narzeczoną będziemy mówić tam akurat stricte o Islandii. No, będę miał bliżej. No zapraszam. No, także widzicie jak... Kofę Bergson, potem Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji. Ale dwa złotówkę to trzymał autostopem? Proszę, dziękuję. No. Także zapraszamy na kaweczkę, wodę, jakieś. Ale taki wykład wśród młodzieży może kogoś zainteresować. Ale nie ma, ja wiem, ale jeszcze tam są i...
byłam o 14, słuchaj, ludzie tam pełne. A ja kupię za czerwone. Ale mało już było, 14 było takie szpaty. Nie, to jest nie, nie, dobrze, jak się ktoś faktycznie, no tak, 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 tak,